Ja jestem siostra Michaela Rak i ponad 33 lata jestem siostrą zakonną, z czego ponad 20 lat jestem z ludźmi chorymi na raka. Zawsze tak żartobliwie mówię, że moje nazwisko wykierowało mnie właśnie na trasę mojego życia. Iść do człowieka, który jest chory na chorobę nowotworową, bo mam nazwisko Rak. I właśnie w tej misji hospicjum jest wpisane jak gdyby takie wyrażenie domu i serca, dlatego hospicjum nigdy nie może być placówką szpitalną. Tu musi być bardziej akcentowany wymiar domu, rodziny, bliskości, że to jest właśnie takie codzienne życie, tak jak dla człowieka zdrowego. Oczywiście są lekarze, są pielęgniarki, są rehabilitanci, ale właśnie jeszcze ponadto są osoby towarzyszące danemu choremu, jego rodzinie. Są zwierzęta, które na przykład chory lubi i chce, żeby były w pobliżu. Są przyjaciele, są wyjazdy na spotkania właśnie jakieś integracyjne, rekreacyjne, rodzin całych i chorych, i pacjentów, i ich właśnie bliskich osób. I właśnie co się dokonuje też w hospicjum, to, że są realizowane i przestrzegane takie trzy zasady, które dała Cecil Sanders, że hospicjum działa nieodpłatnie. Wszystko, co robimy dla chorych, dla rodziny jest za darmo, że chory nam wyznacza przestrzeń naszego zaangażowania, czyli jego wolność i jego właśnie przestrzenie, które nam otworzy, są dla nas właśnie zaproszeniem, tu wejdź i mi pomóż. I właśnie ponadpodziałowość, jakakolwiek by ona była, czy polityczna, czy partyjna, czy religijna, czy narodowa, po prostu tworzymy wszyscy wspólnotę. Ja jestem siostrą zakonną katolicką, a wśród pacjentów są ludzie różnych wyznań, różnych religii i się czują po prostu w pełni do końca poszanowani.